Dziś, moi drodzy, 16 lipca, Dzień Matki Bożej Szkapleżnej. Dlatego ze czcią gromadzimy się przed obliczem tej oto Matki Bożej. A przyszła do was, do tego Kościoła Maryja, przemierzając długą drogę, tak jak to dzisiaj Ewangelia mówi, od twardej drogi, ubitej, gdzie nie mogła się zatrzymać, poprzez skalistą ziemię, poprzez ciernie, aby wejść i trafić, jak to ziarno ewangeliczne, na żyzną glebę. Obraz namalowany z przeznaczeniem do kościoła karmelitów bosych, prawdopodobnie we Lwowie, bo mieliśmy tam 5 klasztorów na Ukrainie, koniec XIX wieku, początek XX, przez około 50 lat był czczony w kościele karmelitów bosych w Lwowie na Persenkówce. Rok 1939. Bolszewicy wchodzą do Polski ze wszystkimi uciekającymi. Karmelici również zabrali wszystko to, co najcenniejsze. Wyjęli obraz z ram, zwinęli tak na prędce w gazety tamtejsze i uciekli do zborczego klasztoru na Rakowickiej 18 karmelitów bosych w Krakowie. A tam obraz został rzucony na strych w rulon. Tak przeczekał okupację, tam przeleżał wśród tych cierni i ostów i tych rupieci na strychu karmelitów bosych, zapomniany, wyrzucony czasy PRL-u, aż przyszła przedpiękny czas, lata 80. 87. Mnóstwo powołań, Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych pękało w szwach, więc prowincjał i rada postanowili zaadaptować strych w klasztorze karmelitów bosych na Rakowickiej 18 i klerycy wzięli się do sprzątania. Byłem w tej ekipie. Kocham śmieci, lubię śmieci. Po prostu na śmietnisku można dużo dobrych, fajnych rzeczy znaleźć. Więc razem z moimi współbraćmi żeśmy wszystko powyrzucali na dół, na wielką łączkę przed klasztorem i tam miałem za zadanie spalić te wszystkie szpargały i śmieci. Ale wcześniej to człowiek przegląda, bo może coś tam, jakiś skarb się znajdzie, jakieś coś cennego. I nagle patrzę wśród tych gazet, które płoną już tam, nagle widzę zwinięty, ciężki rulon, rozwinąłem. I nagle na tej zielonej łące pojawiła się ona, prześliczna, ale tak zniszczony obraz, tak stargany, popsuty, podarty, mnóstwo różnych ubytków. Zwinąłem ten obraz, odłożyłem, przełożonych pytam, czy mogliby wziąć do jakiegoś klasztoru karmelitów bosych, bo on przeznaczony do czci i kultu w kościele. Nie, wiesz, jak chcesz, to sobie weź, bo nikt z naszych klasztorów już nie przyjmie go, bo każdy już jest pełen obrazów świętych. Więc przez kilka lat był w mojej malutkiej celce, gdzie tylko głowa się zmieściła na ścianie, rozwinięty, i tak doznawał czci osobistej w mojej małej celi zakonnej. Ale cały czas modliłem się o to, żeby znalazł właściwe miejsce, właściwy dom. Jeden z proboszczy mówi: za duży. Drugi proboszczy mówi: zbyt zniszczony. Trzeci mówi: ja już mam wezwanie kościoła, nie mogę przyjąć. A czwarty mówi: wiesz, on się do niczego nie nadaje. Aż pewnego dnia w Rzepedzi pan Mieczysław Dopart w starym, odzyskanym po PRL-owskim hotelu buduje dom rekolekcyjny. Zapytałem, czy zechciałby przyjąć. I on przyjął. Człowiek świecki, chrześcijanin, przyjął, oprawił w ramy, powiesił. I tak obraz doznawał czci przez oazy, modlitwy różnych grup z Ukrainy, z Polski, ze Słowacji, charyzmatycznych, aż do czasu, gdy
zmienił się dyrektor domu rekolekcyjnego w Rzepedzi, który po remoncie stwierdził, że obraz nie pasuje i wyjął go z ramami i postawił przed kaplicą. Pan Mieczysław wziął go do siebie, do swojego domu rodzinnego i tam w ognisku rodzinnym przez kilka lat doznawał czci i tam się cała rodzina modliła i czciła go, ale cały czas było pytanie, gdzie jest jego docelowe miejsce? Splajtowała firma, upadła firma, syndyk, komornik. Żeby komornik nie zabrał, to podarował ten obraz karmelitankom bosym w Rzeszowie i karmelitanki przyjęły go z radością, ale już tak odnowiony, ze złotymi ramami, które on zafundował i ten obraz był przez długie lata, aż do 2012 u karmelitanek przez 5 lat, omadlany przez karmelitanki bose. A pewnego dnia przełożona stwierdziła na prośbę waszego proboszcza, że chętnie go odda w zamian za świętego Józefa, którego ufundują w figurę w klasztorze karmelitanek bosych. I tak się stało. I obraz wreszcie znalazł żyzną ziemię. Tutaj, w tym kościele, długą drogę przeszedł. A symboliczna jest to droga, bo na Ukrainie toczy się wojna. Tak jak wtedy, w 1939, tylko trochę inaczej, o wiele inaczej. Dlatego też Maryja przychodzi do nas ze szkaplerzem świętym. Chroniła karmelitów bosych, karmelitanki, chroniła rodziny, przeszła i wszędzie, gdziekolwiek była, obdarzała łaskami, uzdrawiała. Wierzcie mi, nie ma czasu na to, żeby wymieniać. Gdziekolwiek nie była, i na Ukrainie, i w Polsce, i potem w Rzepedzi, w Bieszczadach, i u karmelitanek, i w domu rodzinnym pana Mieczysława, i w mojej celce klasztornej, wszędzie doznawaliśmy łaski, opieki, uzdrowienia, pociechy, pokrzepienia. Była ona obecna, była blisko i zawsze darzyła łaską. Dlatego też nie bez powodu dzisiejszego dnia, niejako z tego obrazu, Jan Paweł II mówi, noście szkaplerz święty, to znaczy przyjmijcie Maryję, przyjmijcie, bo nosić szkaplerz to znaczy przyjąć Maryję i żyć w jej bliskości, w zjednoczeniu z nią, poświęconym jej służbie, naśladując jej modlitwę zwłaszcza, jej czystość, pokorę, miłosierdzie i chcąc wejść w to zażyłe zjednoczenie z Maryją i dzielić się też tym dobrem z innymi. Tak jak i karmelici się dzielą. Dlatego Jan Paweł II mówi, noście szkaplerz święty, ja zawsze go noszę i pozostałem szkaplerzowi wierny. Stał się on moją siłą, a dzień Matki Bożej Szkaplerznej, to jest dziś, jest mi niezmiernie drogi. I stąd też trzeba sobie uświadomić, że z tą szatą wiążą się cztery obietnice. Wybawienie od ognia piekielnego, czyli od wiecznego potępienia. Kto przyjmie ten szkaplerz, kto go przyjmie, kto go będzie nosił z wiarą, nie dozna ognia piekielnego. Wybawienie z czyśćca, pomoc i obrona na drodze życia i wreszcie zjednoczenie węzłami łaski i miłości za życia i po śmierci z całą rodziną Karmelu. Mówimy szkaplerz noś, na różańcu proś. Bo kto szkaplerz z wiarą nosi, na różańcu ufnie prosi, cudów w życiu się doczeka i od krzyża nie ucieka. Cierpliwością zło zwycięży. W przeciwnościach będzie mężny. Matka Boża drogę wskaże i Jezusa mu ukaże. Amen.